Ten odcinek być może zapoczątkuje nową serię, która będzie polegała na tym, że będziemy oglądać ciekawe filmy albo będziemy mówić o filmach, które już widzieliśmy w kontekście właśnie prawa założenia, afirmacji, manifestacji, self-konceptu i diety mentalnej i jeszcze wielu, wielu innych właśnie tych ciekawych spraw, o których zwykle z Monią rozmawiamy. Pierwszym filmem, o którym chcielibyśmy porozmawiać i chciałbym dodać, że to nie jest recenzja, to jest luźna pogaducha na temat tego, co my znaleźliśmy w tym filmie z Monią i chcemy się z wami z tym podzielić. Będzie trochę spoilerowania, ale nie na tyle, żeby wam odebrać przyjemność z oglądania tego filmu i na pewno nie powiemy o końcówce, no bo pewna zagadka, która się przewija przez film, zostanie nieodkryta przez nas do końca tej rozmowy. Mówi do was Monia. I mówi do was Paweł. Okej. Słuchajcie, bierzemy na tapetę i chcemy pogadać o filmie, który nam się obojgu bardzo spodobał. Ja go widziałem dużo wcześniej, Monia niedawno. Sekretne życie Waltera Mitty. Film z 2013 roku, w którym główną rolę gra Ben Stiller, aktor kojarzony głównie z ról komediowych, ale ciekawostką jest też to, że Ben Stiller również jest reżyserem tego filmu. Film ma dość dobre recenzje w internecie i Ben Stiller jest dość chwalony za tą produkcję. Natomiast my chcemy pogadać o tym filmie właśnie w tym naszym zwyczajowym sensie. Czyli Monia, co tak naprawdę najbardziej w tym filmie przemawia do ciebie? Jakie przesłanie trafiło do ciebie najbardziej? Na samym początku, jakby nie, ja po prostu ten film oglądałam sobie tak lekko. I co zauważyłam, że główny aktor pragnął miłości, związku, bo od tego się jakby zaczyna ten film. I do mnie przyszła ta myśl taka na samym końcu, kiedy tak naprawdę on chciał zdobyć tą miłość poprzez jakiś portal randkowy, a sama myśl, że on zakiełkowała mu się w głowie, że on chce zakochać się i być w związku, spowodowała, że ten wszechświat, o którym my mówimy, to nasze życie, które kreujemy, pokazało mu drogę, jaką może dotrzeć do tej miłości, ale ona nie była wcale prosta. I summa summarum na końcu, no nie mówimy o końcu, tak? Filmu. Dobrze. Czyli możemy mówić o tym, że on zdobył tą miłość tak naprawdę, tak? Wy się możecie przekonać, jeżeli nie widzieliście filmu, w jaki sposób to zrobił. Tak. Chociaż o tym też powiemy. Zagadka jest inna, ta główna. Nie możemy mówić, wiesz o czym, o zdjęciu. Aha, no nie, o tym na pewno nie powiemy, ale co jest najfajniejsze, przepiękne sceny wizualizacji jego myśli, tak? Bo on sobie wizualizował, że jest wielkim bohaterem. Zawieszał się co jakiś czas gdzieś tam w swoich myślach i to jest pięknie pokazane właśnie w filmie, jak on sobie tworzył w głowie pewien scenariusz, znaczy może nawet nie scenariusz, on już sobie stworzył pewną scenę, w której odgrywał główną rolę jako bohater. On siebie widział w swojej głowie jako bohatera. I co jest fajne, że te jego wizualizacje doprowadziły go do takich sytuacji w życiu, które były no po prostu totalnym zaskoczeniem dla niego i dla wszystkich wokół i stał się kimś zupełnie innym niż był na samym początku filmu. No film jest fenomenalny dla mnie, naprawdę przykład prawdziwej manifestacji poprzez wizualizację. Okej, czyli ja muszę trochę tak inaczej po swojemu powiedzieć jeszcze o tym wszystkim. Powiedz, i mówiąc krótko, główny bohater prowadzi życie spokojnego, szarego człowieka, ma jakąś pracę, taką, która jest ważna dla jakiejś tam innej części ludzi. Żyje w sposób przewidywalny, chce znaleźć miłość, nawet tą miłość nazwał imieniem i nazwiskiem, bo konkretnie zakochał się w koleżance z pracy. I zaczyna się film właściwie od tego, że on próbuje z nią nawiązać jakiś kontakt.
Natomiast te wszystkie jego próby zbliżenia się do tej kobiety tak naprawdę dzieją się w jego głowie poprzez te właśnie wizualizacje, o których mówisz. On siebie widzi jako takiego superbohatera, który ratuje pieska z pożaru i tak dalej, że jest jakimś podróżnikiem, przygoda i tak dalej. I to wszystko tworzy się w realny sposób, jako realna wizualizacja w jego głowie, bo on się na ten czas zawiesza. Wiesz, wszyscy ludzie z zewnątrz widzą to. I on wchodzi w te emocje w ogóle. Tak, on wchodzi w te emocje i on się wyłącza i on się przenosi jakby, wiesz, do tego innego wszechświata, do innego uniwersum na ten moment. I tam właśnie jest tym, kim chciałby być. No i następuje pewna sytuacja, która stwarza problem w pracy. I aby on rozwiązać ten problem, musi wyjść ze strefy komfortu, musi podjąć działania, które są nieprawdopodobne dla niego. I dzięki temu, że on podejmuje to wyzwanie, czyli musi ten problem rozwiązać, to postępuje w taki sposób i podejmuje takie decyzje, które stawiają go w nieoczekiwanych sytuacjach. I on sobie z tym musi poradzić, bo nie ma wyjścia tak naprawdę. I tak jest ten moment, kiedy te jego wizualizacje i te jego fantazje przeradzają się, może nie konkretnie w sposób dosłowny, ale one się stają prawdą. Czyli w jego życiu spotykają go takie akcje, które wcześniej mogły być tylko i wyłącznie wizualizacją. Bo jeżeli mówimy o skakaniu z helikoptera do lodowatego morza, o walce z rekinem, o tym, żeby się wybrać, wiesz, w Himalaje albo uciekać przed wybuchem wulkanu na Finlandii czy tam Islandii, no to nieprawdopodobne przygody, które go realnie już spotkały w momencie, kiedy wyszedł ze strefy komfortu. Ale on by nie wyszedł z tej strefy komfortu, gdyby nie ta sytuacja właśnie z tą daną sytuacją w pracy. O Jezu, sorry, czas. On nie wyszedłby z tej strefy komfortu, gdyby nie ten problem w miejscu pracy, który nastąpił poprzez też jakby jego potrzeby, moim zdaniem, bo ja tak to uważam. Powiedzmy jedno, on miał bardzo niski self-concept. I sytuacja, która nadarzyła się w pracy, spowodowała, że musiał wyjść z tej swojej strefy komfortu, która doprowadziła go do miejsca, które dało mu taką pewność siebie. On poprzez swoje przeżycia stał się bardzo pewnym siebie człowiekiem i zdobył to, co chciał zdobyć. Skoro on afirmował, czyli myślał o tym, że chce być w związku z tą Cheryl. Ale zacznijmy od tego, że on był nieświadomy tego. Tak, tak, ale on to robił tak. On to robił nieświadomie, tak. Oczywiście on sobie wyobrażał to, że on z nią jest, że ona go podziwia, że ona jest nim zachwycona. Więc tak naprawdę połączył tą afirmację z dietą mentalną, wiadomo, nieświadomie. I ta cała... I ten cały ciąg zdarzeń, który go spotkał, czyli od pojawienia się tego problemu w pracy, to zaczęła się być może wtedy manifestacja tej jego pragnienia miłości. Bo wyjście z tej strefy komfortu, to, że się zmienił ten jego self-concept, to doprowadziło go finalnie do tego, że on zdobył tą miłość, tak, o której tak bardzo pragnął. Stał się tym bohaterem. I stał się tym bohaterem, czyli stał się człowiekiem, którym chciał być. Więc tak naprawdę to ja bym to nazwał tą manifestacją tego wszystkiego, co było wcześniej, tak? Bo film zaczyna się od sceny, kiedy on właśnie, wiesz, próbuje puścić oczko do tej dziewczyny w serwisie randkowym. Więc możemy zakłócić, że tak naprawdę to był jego najważniejszy cel. Tak. Nie jego celem była wycieczka na Grenlandię, tak? Tylko jego celem było zdobycie miłości. A wycieczka na Grenlandię, czy tam Islandię i te wszystkie przygody, to była ta droga, którą on musiał pokonać, żeby to się zmanifestowało. No tak, no bo w tym serwisie była jedna rubryka, której on nie wypełnił. W jakich ciekawych miejscach był i czego ciekawego dokonał. I on nie miał niczego, co mógłby tam wpisać. Tak. Dlatego te wszystkie historie potem mu się przydarzyły, bo w nim zakiełkowała ta myśl,
że on chciałby, żeby coś się pojawiło w jego życiu, żeby on mógł zaimponować jej tak naprawdę. No tak, bo to nawet ten, który tam miał takiego gościa, z którym rozmawiał z tego serwisu randkowego i on mu też zasugerował, że no stary, ale ty musisz mieć jakieś osiągnięcia, musisz czymś się pochwalić właśnie, co robiłeś, gdzie byłeś. I on, i on jakby dostał jasną instrukcję, tak? Mhm. Ale to też jego podświadomość może go też pokierowała w tą stronę, nie? Znaczy, wiesz, chodzi głównie o to, że trzeba podjąć w końcu taką decyzję, czyli trzeba zdecydować, czy kupuję bilet na samolot i lecę na Grenlandię, czy tego nie robię. I te decyzje, które podejmujemy, uwalniają jakby cały ten ciąg zdarzeń, które nas prowadzą do manifestacji. Więc o tym chcę powiedzieć, że powinniśmy po prostu być odważni w tym. Ja jeszcze coś odkryłam teraz, no, dawaj, właśnie. No. Że on ciągle w głowie miał tą dziewczynę, bo w każdym miejscu, w którym się pojawił, tak, pojawiała się ona. Tak, bo ona mu na Grenlandii śpiewała na gitarze. I ona dawała mu tego kopa do tego, żeby właśnie on robił te wszystkie rzeczy, które robił. Więc tutaj naprawdę, no ten film jest naprawdę boski. I genialna muzyka, naprawdę. Zwróćcie uwagę na muzykę. Sceneria jest świetny, tak. I, miło dla oka, naprawdę. Tak więc bardzo dobry przykład diety mentalnej, o której będziemy mówili w naszym następnym, już czwartym odcinku podcastu Monie Stacja. Czyli ta dieta mentalna, mówimy wtedy, kiedy widzimy w filmie te wizualizacje, te jego momenty, kiedy on odpływa i wyobraża sobie to, kim jest i co robi, jak się zachowuje w danej sytuacji. Obejrzyjcie i pomyślcie o tym właśnie pod tym kątem. A jeżeli oglądaliście ten film, to z tą wiedzą, o której dzisiaj mówiliśmy, możliwe, że będzie wam się oglądało go całkiem inaczej. Bo czasami warto jest wejść drugi raz do tej samej rzeki. Ja chętnie jeszcze raz go obejrzę. Dokładnie, to weźcie przykład z Moni. Ten film wiemy, że jest na bardzo popularnym... wiemy, że ten film jest na bardzo popularnej platformie streamingowej, która w nazwie ma literkę N. Nie będziemy promować konkretnie, bo nam za to nie płacą. Ale wiadomo, że wszyscy już wiemy, gdzie można go obejrzeć. Spieszcie się, bo spieszcie się, bo czasami te filmy uciekają jakby z tych portali, ale póki co ten film tam jest. Podzielcie się z nami tym, co odkryliście w tym filmie, a jeżeli już oglądaliście i pamiętacie konkretnie tą historię, to też jesteśmy ciekaw waszej opinii, waszego zdania. Czy widzicie to samo, to co my zobaczyliśmy w tym filmie? Dokładnie, dokładnie. I dajcie znać, czy ten format przypadł wam do gustu, bo szczerze mówiąc, lubimy gadać o filmach, lubimy je oglądać i chętnie też będziemy z wami się dzielić naszymi wrażeniami i tym, co odkryliśmy. A mamy już pomysł na następny film, czyli za tydzień kolejny odcinek tego nowego właściwie rozdania, nowego formatu naszego podcastu Monie Stacja, czyli pogadajmy o filmach. Dziękujemy. Dziękujemy. Do usłyszenia. Ciao, ciao. Ciao, ciao.